Witajcie kochani, dzisiaj zrobię ciasto bez pieczenia Kinder Country. Troszeczkę go zmodyfikuję, czyli zamienię jeden składnik. Zamiast herbatniku dam krakersy. I do tego będzie mi potrzebne 2 serki mascarpone, 2 paczki tych krakersów, śmietanki 30, tu mam pół litrową, a tutaj mam 250 ml, 4 czekolady, 2 białe i 2 ciemne oraz kanduski. Zrobię to wszystko na dużej blaszce. Zapraszam. Na początek w kąpieli wodnej rozpuszczę białą czekoladę. 2 opakowania. Gdy czekolada się rozpuści, odstawiam ją do przestygnięcia. Do miski wlewam śmietankę 30, półlitrową, ponieważ będę robić na dużej brytwance, dlatego śmietanki musi być więcej. Pamiętajcie, żeby śmietanka była dobrze schłodzona w lodówce. Do tak ubitej śmietanki dodajemy serki. I delikatnie miksujemy. Do tak połączonej masy dodajemy roztopioną, przestudzoną czekoladę. Wszystko razem łączymy oraz dodajemy kanduski. Do mniejszej brytwanny wystarczyłoby 3 szklanki. Ja robię to na dużej brytwance, więc dałam 4 szklanki kangurów. Wszystko razem mieszam.
Teraz na blaszkę wykładam, no ja wykładam te ciasteczka, jak już mówiłam. One są takie słone troszkę i mnie bardzo smakują. Natomiast Wy, jeżeli wolicie herbatniki, to wykładacie herbatniki. Ja wykładam krakersy. Na ciasteczka wykładam masę. Na białą masę znowu wykładam ciasteczka. Teraz rozpuszczam dwie tabliczki ciemnej czekolady. Też w kąpieli wodnej. Gdy nam się już całkiem rozpuści, odstawię ją tutaj do wystygnięcia. Czekoladki się bardzo szybko rozpuszczają. Minutka i już jest rozpuszczana. A ja teraz będę ubijać śmietankę 30-250. Pamiętajcie, żeby te śmietanki były bardzo dobrze schłodzone w lodówce, wtedy zawsze fajnie się Wam ubiją. Tej śmietanki dodajemy roztopioną czekoladę.
Masę mieszamy. I na ciasto wykładamy masę. Ciasto na koniec posypujemy resztą kangurów. Bardzo ładnie wierzch wygląda z właśnie z posypanymi płatkami. Takie ciasto wkładamy do lodówki, żeby stężało. To gotowe ciasto. Kochani, ciasto najlepiej schować do lodówki i rozkroić dopiero na drugi dzień. Wtedy ono się tak fajnie Wam ukroi. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci polubią przede wszystkim to ciasto. Naprawdę jest dobre. Fajnie wygląda. Ja się z Wami żegnam już. Do zobaczenia. Pa!